Temat o tobie na bandzie nazywa się D. Nitroniusz Pyziak. Dobra, dawać konto, czytamy o sobie. Szukaj. Nie ma czegoś takiego. Kłamałeś, kurwa. Ja pierdolę. Nie ma tu jakiejś fotografii ani nic, nie? Dawaj coś o sranderce, jak znasz jakieś historie o niej. Czym ona w ogóle zajmuje? Czym się ona w ogóle zajmuje? Odcinek Patology Tour, który z Włoch. Ona prawie się poryczała, jak jej cisnął. Czy ona się zajmuje, bo za promowaniem jego marki z ciuchami, to nie wiem. Dziecko też mu urodziła. Właśnie też się zastanawiam, czym ona się zajmuje. Chyba nigdzie nie pracuje, może dlatego z nim jest. No bo tak szczerze, taka normalna, spokojna dziewczyna chce być z kimś, kto po niej ciśnie i się zachowuje w taki sposób. Może ma z nim po prostu wygodne życie, bo on dużo zarabia, ona nie robi nic za bardzo. Też chyba wcześniej to dziecko urodziła, bo nie wiem, ile dokładnie ona miała lat, ale chyba nie więcej niż 25. A to dziecko ma z 4 lata może. No 6 miało wtedy. Kiedyś mojego tweeta forwardował z chamskim komentarzem i potem miałem zlot jego troli na koncie. Zablokowałem pół Twittera wtedy i od tej pory unikam Nitro jak mogę. Okay. Czasem streamuję, wystąpi w jego filmie, żeby były wyświetlenia i tyle. A to BMW jej kupi. A tu Louis i się kręci. Bardzo młodo urodziła. Żadnych studiów nie ma. Serio myślicie, że on w rzeczywistości jest taki jak na streamach, jak po kimś ciśnie? Fule, ciężko. To ma tak to się kurwa czyta. Według mnie to bardzo dobrze zagrana postać. Jest kontrowersyjny, owszem, ale większość tego, co prezentuje, to... Na GeForce Skins skiny spadają z nieba. Natychmiastowe wypłaty na twoje konto Steam. Sprawdź sam. Wejdź na GeForce Skins. Użyj kodu Serhito i otwórz darmową skrzynkę. Trolling i content typu insult comedy. Tak, doświadczam jego wredzizny poza streamami. A na streamach to w sumie jest łagodniejsze niż to, co wtedy zaprezentował. To jest chyba ta z Twittera. Napiszesz coś więcej na ten temat? Myślę, że każdy influ w jakiś tam sposób kreuje swój wizerunek, ale i tak ciężko mi uwierzyć, że w prawdziwym życiu, jak odchodzi od kompa, jest nagle zupełnie inną osobą. Wydaje mi się, że jest taką osobą, która ma wysokie mniemanie o sobie. Jak dla mnie to zabrzmiało żenująco, jak wtrącił, że on to masz 17 firm, jest tak obrotny. Oni się napinają o tym. Oni wierzą w widzowie. Oni wierzą, że mam 17 firm. Dobrze. Jest tak obrotny, gdy nikt go nawet chyba nie pytał, tylko było to w wypowiedzi o lekcji. Skoro jest taki obrotny, mądry, to czemu musi streamować dla dzieciaków i obrażać własnych znajomych dla donate'ów? Jechał po lekcji, że fałszywa. A sam to jaki jest? Jak Dubiel do niego dzwonił, to powiedział: wiem, że nieraz po mnie jedziesz, wyzywasz w internecie, ale wiem, że tak naprawdę jesteśmy przyjaciółmi, możemy na siebie liczyć. Ja to bym podziękowała za takiego przyjaciela, co dla lajków i donate'ów jedzie po mnie w internecie moim kosztem, a potem przez telefon normalnie ze mną rozmawia. I my możemy na siebie liczyć. On jest gorszy od osób, po których jedzie, bo tamci w większości potrafią mieć wywalone na takie zaczepki, on widać, że źle znosi jakąkolwiek krytykę, skoro tak się zagotował po tym, co powiedział Lexi. Aha, to musiało być napisane, bo był kiedyś taki program w Fejmie i tam Marcin był i Lexi, no. No ja rzeczywiście jestem mega k***ą dla Marcina. Ja jestem największą k***ą w historii, którą spotkałem. To śmiesznie się czyta tak z perspektywy 3 czy 4 lat, nie? Podała mi się jego bezkompromisowość i demaskowanie influencerów, ale wyzwiska to przesada. Pamiętam, jak Natsu nazwał k***ą tylko dlatego, że źle wymówiła słowo po hiszpańsku. Ale k***a... Overall wiedział i powiedział. Właśnie, ja nie wiem, czy on to demaskuje. On ogląda tylko filmiki kanałów komentarzy i zazwyczaj im przytakuje tylko w bardziej wulgarny sposób. Wolę Wardęgę, bo to on jednak zbiera materiały, przygotowuje się i demaskuje influencerów. I to raczej konstruktywną krytyką, a content Nitra... No cóż, czasem powie coś zabawnego, ale ogólnie jego streamy raczej wiele nie wnoszą. On sam kiedyś powiedział, że nie nadaje się do pracy i że nic nie umie. Dlatego komentuje na YouTube, bo to nic trudnego XD. Polecam filmy z tego roku z wakacji, gdy wyzywa matkę swojego dziecka od psów, a ta ma łzy w oczach. Albo kiedy mówi do dziewczyny swojego kolegi, że ma wpierdalać spaghetti. No nie kojarzę tego, żebym sam psem nazwał. Ale to, że powiedział komuś, że ma wpierdalać spaghetti, to jak najbardziej, no smacznego, nie? Oglądam ze skoku jakieś shorty na YouTubie. Zwykle lubię jego humor, ale czasami przegina max. O, ja o nich sporo wiem sporo. Sandra zaszła w ciążę i on był wściekły, ale postanowił płacić na dziecko. I byli tak niby razem, a jednak on miał Tindera i zaliczał laski na pewno, na prawo i lewo. Często można go było spotkać z innymi, jak się przyciskiwał. Sandra wtedy w innym mieście w ciąży to nie wiedziała albo udawała, że nie wie. Ciekawe.
bo ja wtedy w Hiszpanii mieszkałem jak coś. No jak nie znasz z Hiszpanii, to niech będzie. To czemu teraz mieszkałem razem i dałem dobry związek? Odmieniło im się? Oni cały czas byli razem. Może i nadal ją zdradza, ona to toleruje. Dogadują się i lubią. Ale też oboje są bardzo niedojrzali. To takie szczeniackie relacje. Love and hate. Mieszkali razem już od lat, ale nie na stałe, tylko tak chwilę. Razem potem Sandra w swojej wsi, potem na chwilę razem. Ona się zajmuje domem, a on zarabia hajs. To dawaj, co tam jeszcze wiesz? To albo jest z nim, bo chce, żeby dziecko miało pełną rodzinę i dla dobra dziecka, choć osobiście uważam, że lepiej, żeby dziecko było w niepełnej rodzinie, niż dorastało przy rodzicach, którzy się nie kochają i ciągle się kłócą. Albo jest z nim ze względu na wygodne życie. Na pewno wygodniej siedzieć w domu, pokazać się czasem na jego filmie, mieć samochód, dostać torebki, nie martwić się o kasę. Dziwi mnie to, że on już tyle lat działa w internecie, jako osoba rozpoznawalna, zakładał Tindera będąc w związku. To znalazłam na wykopie. Wracając do tematu Sandry, to nymfa prawdę mówiła, że ją tak samo traktuje jak i samą nymfę, tylko że nymfa pokazała charakter i zostawiła patologa. A ta Sandra to dalej woli być poniżanie, zdradzona, byle kasa była. Mnie nawet jej nie szkoda. A to jakaś nowa drama? Kasa odbiera rozum. Ona jest dla niego prostytutką za dużą kasę i ciężko jej zrezygnować z tego. Widziałem niedawno Shota, jak wkurzył się podczas streamowania i grozi jej wyjebaniem z chaty. Narkotyki wyżarły mu mózg. Tam nie pierdol. Raczej dramat. Nitro zawiózł kogoś i Sandrę na Słowację, żeby ta usunęła ciążę. On chyba do tej Słowacji się odniósł i mówił, że to nieprawda. Nie wiem, ale akurat z nim to mam problem, żeby domyślić, co tam naprawdę jest grane. Tak jak u innych par influ można coś wnioskować, to nie ciężko mi rozszyfrować cokolwiek. Niby taki owaki, bardzo źle ją traktuje chwilami, a czasem jak na filmiku, gdy ona zdaje prawko do rany przyłóż. To chyba dwubiegunówkę mi tu zarzucił. Tamte komentarze z wykopów to 100% prawdy. Pamiętajcie, że jak się poznali, Sandra jeszcze była w szkole. Jak on przyjeżdżał, to koleżanki sikały po nogach z zazdrości, że daje hajs i prezenty. A to, że ćpa i ma korzyść kogoś, cóż. Skąd oni kurwa w ogóle wzięli to, że ja biorę narkotyki? O chuj tu chodzi? Czemu ja jakieś kurwa dziewczyny miałem, jak mieszkałem w Hiszpanii? Skąd wie to kurwa wiecie na tej Wandzie? Wiecie, nie dziwne, że zaprzeca co do tej Słowacji. Jakby to brzmiało, jakby się przyznał, że wpadli, a myśleli o usunięciu zdrowego dziecka. Wylałaby się na nich krytyka. Poza tym, jak czułoby się ich dziecko, jakby obejrzało za ileś lat filmik, usłyszałoby coś takiego. Cóż, jak widać, Sandra woli być w takim związku, byleby mieć hajs i prezenty. Kiedyś jednak się rozstaną, to okaże się, że została bez studiów, bez doświadczenia zawodowego. Dziwne, że była taka zazdrosna, podobno jak oni grali w głupią gierkę, gdzie wybierał najładniejszą influencerkę, a wybacza zdrady. A może te zdrady były na początku, a teraz jak już dorośli są razem już normalnie? Oni chyba ślub brali w tym roku, czy mi się wydaje. A na Insta Q&A S napisała, że się nie kłócą prawie wcale, a na filmikach on wyolbrzymia jest trochę przerysowany. Dokładnego określenia nie pamiętam. Zawsze jak go oglądam, mam wrażenie, że on udaje. Zero prawdy w tym jak dla mnie. Nienawidzę chama. A jego laska to typowy książkowy przykład niewolnicy Izaury. Jak tak można dawać sobą pomiatać? No jak? Gdzie tu są panie feministki? Laski, obejrzyjcie sobie najnowszy filmik jego koleżki z kozią brodą. Identyczny brak szacunku do kobiet. To jest chore i niemoralne. Jeszcze 4 strony, to ja już nawet ślub miałem. Jeśli chodzi o feministki, to oglądałam live kiedyś jego z jedną z naczelnych feministek Insta. Nie popisała się, mogła go bardziej gasić. Naczelna feministka daje im się strasznie bejtować i nie rozumie klimatu YouTube'a. Było to też widać do ostatniej pogadance o skamach. Ma dużo mądrego do przekazania i powiedzenia, ale nie rozumie odbiorców, influencerów i jak to przekazać. Strasznie łatwo ją ośmieszyć tej widowni. Tak jak zgadzam się z nią w większości tematów, tak mi osobiście styl bycia działa na nerwy. Co dopiero osobom nieprzekonanym. Dobra, ogólnie kurwa jest tu jeszcze stary w kurwę i tu są jakieś naprawdę ciężkie te, jakby luz, nie? A już przestali o mnie pisać, czy nie? Aha, tu się zakończył temat. A! W 2022 komentarz i nagle po 2 latach Klaudia przyszła. Klaudia DHD. Dla mnie to jest totalny debil, a teraz przy okazji akcji z Wardengo pokazuje to jeszcze bardziej. Nigdy go nie lubiłam. Szkoda mi jego dziecka. Klaudia DHD. Przyszła Klaudia, stary. Jo, p***ole, tu ludzie mają stary po 600 postów napierdolonych. 1900 postów. Plotkara. 5100 postów w 3 lata? Ja pierdolę, kurwa, koleżanko, ty jesz kurwa 5 postów dziennie. Nie no, kurwa. Czy się stoi, czy się leży, 5 postów dziennie się należy. Na wykopie mają więcej ludzie? Znaczy wiecie, bo może się okazać, że za coś powie, o kurwa, ty masz więcej tweetów. No tak, tylko że ja kurwa nie... Czasami sobie odpiszę XD, czasami zapostuję kurwa jakiś ten, chyba że tam też są jakieś inne komentarze, nie tylko grzebanie jakby w cudzym życiu. Ale jakbym miał kurwa siedzieć i smarować
takie pupeje wymyślone, no bo jakby, no to są kłamstwa, co tam było napisane, nie? To takie jest trochę na zasadzie, w dupie byłem, gówno widziałem, ale się wypowiem, bo tak mi się wydaje, no. Ale to mam zasadę, że nie chcę mi się tego czytać, już mnie usta bolą od czytania na głos. No nie no, masakra. Jesteś katem domowym? No nic, najwyżej Sandra wróci na tą swoją wieś, jak się rozwiedziemy. A ja bym ogólnie chciał powiedzieć tak. Forum Wanda, jak wujek Wanda, możliwość, to będziecie o mnie mówić, kurwa. Pedofile. Czy będę pozwać jak Buddha? Tak. W dniu jutrzejszym wszyscy zostaną pozwani. Wszyscy. Prawda jest taka, ogólnie jeszcze też w temacie Buddy. Buddzie się trochę p***ało w głowie, ale jedną rzeczą jest, jak ktoś chodzi, kurwa, smaruje o tobie, kurwa, 2 miliony jakichś obrzydliwych komentarzy, którzy mnie mijają się mega z prawdą. Nie właśnie, że kogoś bijesz, kurwa, że to cokolwiek, kurwa, nie? Bierzesz narkotyki i tak dalej, działa na twoją niekorzyść. Jak ktoś mi napisze, że jestem zjebem, to ja mu nawet mogę +1 napisać, bo też tak uważam. Ja nie lubię po prostu, jak ktoś, kurwa, jakieś takie zjebizmy, kurwa, z dupy wysysa. No ale, kurwa, też są tacy ludzie. Tylko dziwnym trafem oni bardzo często przejawiają taką wyższość moralną. I mnie to zastanawia, nie? Bo jeśli mimo wszystko ty napierdasz 5000 postów, kurwa, o kimś, analizujesz, co kto robi w życiu, kurwa, czy tobie się wydaje, że ktoś kogoś bije, kurwa, ktoś kogoś zdradza, ktoś bierze narkotyki i tak dalej, no ty, kurwa, musisz mieć naprawdę, kurwa, smutne życie, nie? Ja bym chciał, żebyś dzisiaj nie wziął kreski, Sergiusz. Nie no, tego nie mogę ci obiecać. Choć jutro wieczorem, może jutro nowe posty się pojawią? Ta, piszcie o mnie posty, kurwa. Suczki z Wandy, proszę pisać o mnie posty. Z racji tego, że mężczyzna jest właścicielem kobiet, wy jesteście kobietami, ja jestem waszym panem, rozkazuję wam, żebyście o mnie pisały posty. Możecie puścić tutaj, możecie poluzować lejce, kurwa, fantazji i macie o mnie pisać. Dużo macie o mnie pisać. Jak rzeczne suczki, bo będzie klapcik o dwójka. Mam nadzieję, że ich zbejtowałem troszkę. Już post o tobie znikałem, wzięli na poważny temat pozwów, ale nie będę was pozywał, kurwa, wyzywajcie mnie, no kurwa. No, nie wyzywajcie tylko Nikodema, nie możecie wyzywać, no, nie wyzywajcie dziecka, tak to mam wyjebane, stary. Kurwa, będę was przecież pozywał, albo chuj, będę, ale jak jest groźny. Olbrzymi.